Panie Robercie, pan również uczestniczy dzisiaj w proteście. Czyżby organizator? Organizatorem tu są wszyscy rolnicy. Tu nie ma, że ktoś tam jest wyższy, mniejszy czy coś takiego. Staramy się robić to na równym poziomie. Czy ktoś trzyma więcej sztuk, czy trzyma mniej. No, mieliśmy nadzieję, że dołączą do nas jeszcze sadownicy i inni rolnicy. No, frekwencja jest jaka jest. Wydaje mi się, że jest dobrze. A czy to jest protest? Sądzę, że to jest zwrócenie tylko uwagi na siebie, bo protest, jeżeli nic nie będzie się działo, to protest możemy jeszcze, pewnie zorganizujemy taki protest prawdziwy, żeby w końcu ktoś nas zauważył. Podobno coś się zmieniło, specustawa powstała. Czy to wam pomogło? Czy jesteście pewniejsi przyszłości? Czy nawet ta teraźniejszość jest niepewna właśnie? Jest całkiem niepewna. Specustawa powstała, nic ona nie wniosła dla nas dobrego. Powstała druga specustawa do specustawy, też nic to nie zmieniło. Tak jak byliśmy 7 tygodni temu, tak samo jesteśmy w tej samej sytuacji teraz. Nie możemy po prostu sprzedać tych tuczników, które nam ciągle przerastają. Są jakieś tam sprzedaże niewielkie, prawda, po jednym samochodzie około tych 180 sztuk, ale na to miejsce dorośnie i przerasta następne dwa samochody. Także sytuacja jest dramatyczna. Jaką sytuację u pana można porównać i może u sąsiadów czy u rolników, których pan zna, ma pan kontakt? Przykładowo, u mnie jest sytuacja taka, że ja sprzedałem 2 tygodnie temu, oddałem może, czy tam inaczej, pozbyłem się tuczników. Na dzień dzisiejszy zostało mi jeszcze 1000 sztuk, z czego już muszę szukać miejsca, żeby ich sprzedać, bo mi za tydzień, 2 tygodnie znowu mi poprzerastają, gdzie cenę za kilogram uzyskam, tak sądzę, jak ostatnio mi wyszło złotówkę taniej od ceny rynkowej. A rolnicy, koledzy i tak dalej mają tak samą sytuację, nawet mają więcej sztuk, mniej sprzedali. Obawiam się jednego, że rolnicy, ci, którzy mają powiedzmy 10, 15 czy 20 sztuk, gdzie nie mają tak zwanego pełnego transportu, oni będą mieli naprawdę problem i dziwię się, że mała garstka rolników jest tutaj z nami, nas wspiera, pomaga nam w tej sytuacji, bo oni będą mieli naprawdę problem, bo nie ma takiego tak zwanego skupu zbiorczego. Zakład nie stać, nie chce, nie wiem na czym to polega, po prostu żeby zajechać i jeździć od miejsca do miejsca, żeby tuczniki zbierać. Zresztą przepisy unijne czy weterynaryjne na to nie zezwalają, bo samochód powinien być załadowany w jednym miejscu, zablombowany i musi jechać do punktu odbioru. Także oni mają naprawdę mają problem. Nie wiem, czy oni sobie zdają z tego sprawę jeszcze tak naprawdę. Co dalej, jeśli ta akcja nie pomoże? Blokada konkretna drogi. Tak zablokujemy na stałe, bo po prostu nie mamy wyjścia. No, kierowcy są źli na nas, nie dziwię się im w ogóle, bo oni tak samo pracują, muszą dojechać do celu, muszą zawieźć towar, muszą się załadować i tak dalej, no ale chciałbym, żeby zrozumieli też i nas. My po prostu nie mamy wyjścia. Mówią nam, krzyczą, żebyśmy jechali do Warszawy pod ministerstwo. Tak, byliśmy nie raz tam pod tym ministerstwem, tylko że to nic nie wnosi, wszystko z ministerstwa wyjedzie, nikogo tam nie ma, nikt nas nie słucha, nikt do nas nie wychodzi. Także nie mamy innej formy po prostu.